Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu remont mieszkania w bloku z wielkiej płyty. Dzisiaj kolejny raz układamy płytki na zasadzie Waszą prośbę. Specjalnie założyłem ankietę, by spytać się Was, by poznać Waszą opinię na ten temat, czy jeszcze te filmy chcecie. Zdecydowana większość Was jednak zagłosowało na tak, chcemy, dlatego te filmy będą nadal, pomimo że już tych filmów naprawdę było sporo, jeżeli chodzi o układanie płytek, ale jestem tutaj sam, pracuję sam i niestety ta praca tak szybko się nie posuwa do przodu i chciał nie chciał, przynajmniej jeszcze dwa odcinki będą z układania płytek. Jeżeli chodzi o to, co zostało już zrobione dotychczas, częściowo obudowa wanny już jest wyłożona płytkami, oczywiście jeszcze został dolny pas, ale o tym dolnym pasie już wiecie z poprzednich odcinków. Ten dolny pas będzie ułożony dopiero w chwili, kiedy będziemy mieli na posadzce płytki, dlatego to musi poczekać. Oczywiście tą jedną płytkę tutaj możemy wkleić, nie ma problemu. Jeżeli chodzi o wykończenie połączenia wanna płytki, zastosowałem kątownik. I spójrzcie, jak to fajnie wszystko się komponuje, jak fajnie to wygląda. Płytki są praktycznie zlicowane z wanną, a nawet delikatnie cofnięte o grubość kątownika, czyli bodajże 1,5 mm. Także bardzo fajnie to wygląda, myślę, że dużo, dużo lepiej niż ćwierćwałek, który niestety odsunąłby jeszcze płytki od wanny, dlatego jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o płytki tu na kominie, dzisiaj właśnie zajmiemy się układaniem tych płytek. Ściana, oczywiście fragment ściany, gdzie brakowało tynku, jest uzupełnione folią w płynie, aby uszczelnić, zabezpieczyć ścianę przed wilgocią. Jeżeli chodzi o układanie płytek, tutaj na kominie musimy zacząć płytką tą na tej ścianie, ponieważ te płytki mamy już ułożone i mamy bazę. Znamy dokładnie miejsce, jak daleko musimy się z tą płytką tutaj cofnąć. Jeżeli chodzi o tą płytkę, no to tą szerokość poznamy dopiero w momencie, kiedy przykleimy tą, dlatego myślę, że ta kolejność jest odpowiednia. Mało tego, muszę Was zaskoczyć. W zasadzie sam siebie w tym momencie już zaskakuję, ponieważ decyzja była inna, ale rzutem na taśmę zmieniamy tutaj pomysł. Całkowicie zmieniamy koncepcję. Ten narożnik będzie wykończony, będzie zacięty do kąta 45, a więc jeżeli wszystko pójdzie po mojej myśli, jeżeli wszystko się uda, to nie będzie tutaj kątownika, nie będzie ćwierćwałka, tylko te płytki będą zacięte pod 45 stopni. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Myślę, że mam nadzieję, że się uda. Wszystko do tej pory się udawało, więc czego by tutaj miało być inaczej. Jeżeli chodzi o płytkę tutaj, w zasadzie również tutaj prosiłem Was o pomoc, czy aby czasem nie zastosować tu płytki pełnej, nie bawić się już w te fugi, i faktycznie zdecydowana większość osób również doradza mi to samo, aby zastosować tu już pełne płytki. Będzie mniej pracy, mniej docinek, mniej fugowania, ale przede wszystkim dużo, dużo lepszy efekt. A że tutaj mamy fugę, no trudno, inaczej się tego nie dało. Jeżeli chcieliśmy się licować i równać do fug na tamtej ścianie, niestety ta fuga musi tu być. Natomiast tutaj, tak jak mówiłem w odcinku poprzednim i przypomnę jeszcze raz, tutaj jest wanna i te płytki kompletnie, zupełnie nie będą widoczne. Jeżeli chodzi o odpływ do pralki, nie jest on w rogu, jest tutaj w tym miejscu. No też lepiej by było, gdyby on był schowany za pralką. Natomiast tu jest komin, bardzo cienka ścianka i musielibyśmy się, chcąc się wkuć w tą ścianę, musielibyśmy niestety wkuć się w komin, co jest niezgodne raczej z prawem budowlanym, z przepisami spółdzielni i tak dalej. Dlatego niestety ten odpływ musiał pozostać tu, on jest maksymalnie przesunięty, ile się dało. Już więcej nie było możliwości. Jeżeli tu przy zacięciu coś pójdzie nie tak i niestety, jeżeli nie uda się wykończyć, ułożyć tych płytek w takiej formie, jaką sobie wymyśliłem,
No to co? Pozostanie to wykończyć w taki sposób, jaki planowałem wcześniej, czyli po prostu zwyczajnie kątownikiem aluminiowym, takim samym jak tu. No cóż, tracę troszkę czasu, ale myślę, że warto jednak powalczyć i spróbować ułożyć ten kawałek, ten narożnik właśnie do kąta. Zobaczymy, bierzemy się za robotę i zobaczymy efekt końcowy, jaki będzie. Choć efekt końcowy to pewnie dopiero po fugowaniu, po uzupełnieniu wszystkich tutaj silikonów, ale na to też przyjdzie czas i pora. Prace przy układaniu płytek na kominie dobiegają końca.
nieco płytek ominąłem. Nie nagrywałem z tego względu, że nie chciałem, by ten materiał był zbyt nudny. Bez sensu każdą płytkę nagrywać poszczególnie klejoną. Natomiast etap, który jestem, na którym jestem aktualnie, myślę i uważam go za ciekawszy, jeden z ciekawszych, ponieważ jestem w momencie, gdzie muszę wyciąć otwór pod rurę spalinową. Otwór mam już przeniesiony na tej płytce, natomiast jeszcze takiego cięcia nie dokonywałem. Mam nadzieję, że uda mi się to wyciąć szlifierką kątową starczą do płytek. Natomiast krawędź, jeżeli będzie nierówna, z tym sobie damy radę, wiemy, czym to wyrównać. Natomiast krawędź nie musi być idealna, ponieważ zwróćmy uwagę, tutaj przychodzi rozeta, która ma w koło jeszcze opaskę, ma kołnierz, który właśnie ma za zadanie, aby zasłonić ewentualne niedoskonałości cięcia, jak i niedoskonałości pasowania, dlatego tym się kompletnie nie przejmujemy. Rura spalinowa przy piecyku ma 110 mm, nie mam jeszcze rozety, będę miał jutro, natomiast myślę, że z zapasem, jakim tu zrobiłem, powinno to wszystko pasować. Otwór jest 130 mm, a otwór w kominie około 140-145 jest nierówny, dlatego ciężko to tak dokładnie zmierzyć. Myślę, że otwór 130, jeżeli wytnę swobodnie rozeta, ona tutaj wejdzie, a kołnierz i tak jest na tyle szeroki, że również zasłoni, jak wspominałem wcześniej, ewentualne moje błędy. Jeżeli chodzi o połączenie zacinane pod kątem 45 stopni, nie jestem zadowolony z tego cięcia, nie jestem zadowolony z tego, jak to wyszło. Nie wiem przede wszystkim, czy powinienem robić tu szczelinę, czy pasować to na zero, czy zostawiać właśnie miejsce na fugę. Natomiast jedno, co zauważyłem, czym wyżej, czym więcej płytek miałem za sobą podczas klejenia, tym lepiej zaczęło mi to wychodzić. No szkoda, że u samej góry wyszło, dwie płytki ostatnie wyszły idealnie. Czym niżej, jest troszkę gorzej. Natomiast nie zrażam się tym. Poczekam do momentu, kiedy zafugowane to będzie wszystko i zobaczymy wtedy ten efekt, ocenimy ten efekt końcowy. Natomiast chyba pomimo tego, jeżeli ten efekt faktycznie będzie dobry, to i tak chyba nakleję tutaj kątownik, ponieważ teraz nawet pisaliście mi o tym w komentarzach, że takie zacięte płytki są niezmiernie słabe i teraz dopiero widzę, że zacięta płytka jest praktycznie tu na tyle cienka, że niewielkie stuknięcie byle czym spowoduje na pewno odprysk. Dlatego nawet przede wszystkim dlatego, że to mieszkanie będzie wynajmowane i zdaję sobie z tego sprawę, że osoby, które tutaj będą mieszkać, niekoniecznie muszą traktować to mieszkanie jak własne, niekoniecznie muszą o nie tak samo dbać, choć z tym też jest różnie. Dlatego, tak jak mówię, prawdopodobnie i tak tutaj będzie naklejony kątownik. Tym się zupełnie nie przejmuję. Naroże wewnętrzne, każde w zasadzie naroże będzie uzupełnione silikonem. Połączenie płytka sufit będzie wykończona akrylem, wszystko oklejone taśmą i na nowo sufit jeszcze raz będzie przemalowany.
Płytka już jest na miejscu, ale nie jest jeszcze wklejona. Bałbym się ją wklejać na tym etapie. Postanowiłem, że kupię jednak rozetę. Kupię to wykończenie tego otworu i dopasuję. Dopiero wtedy będę mógł z czystym sumieniem tą płytkę wkleić. Nie wyobrażam sobie rzeźbienia tam u góry. Tutaj mamy wannę, nie ma jak podejść z drabiną. Nie wyobrażam sobie tego robić tu już na ścianie, na kominie. Dlatego jeżeli by coś nie pasowało, jeszcze będę miał możliwość jakiejkolwiek korekty. No i pozostało w zasadzie tylko wkleić tą płytkę i malutką docinkę u góry. Będziemy mogli zająć się układaniem płytek na podłodze, aby w późniejszym czasie dokończyć ostatni pas płytek na ścianach. No i co? Pozostanie wtedy czyszczenie fug, czyli czyszczenie wszystkich tych szczelin, bo gdzieś jednak ten klej nie wszędzie przypilnowałem, nie wszędzie jest wyczyszczony tak na zero, ale próbowałem, nie ma z tym jakiegoś większego problemu, daje się ten klej usunąć, także bez problemu to dokonamy. No i będzie kolejny etap, etap już fugowania, ale to jeszcze jest kawałek drogi do tego, ponieważ jeszcze tutaj mamy troszkę pracy przy płytkach na przedpokoju, jeszcze troszkę tutaj czasu będę musiał poświęcić z tego względu, że jest krzywo, są docinki, no i brak doświadczenia mojego, więc jeszcze powiedzmy tydzień, może półtora i myślę, że po takim czasie już wszystkie prace z płytkami będą zakończone, a będzie to w pewnym sensie przełom, ponieważ myślę, że to będzie zamknięcie takiego jednego z ważniejszych etapów tego remontu. Myślę, że płytki tutaj w znaczący sposób zabrały mój czas, pochłonęły moją energię, mój wysiłek, więc myślę, że teraz już pójdzie tylko z górki. W zasadzie pozostało wyremontować duży pokój, przemalować go w zasadzie i uzupełnić gdzieniegdzie jakieś obicia szpachlą, no i odświeżyć ściany, które już praktycznie mamy wymalowane. I chyba pozostanie tyle. Pozostanie, no tutaj mamy jeszcze ścianę, którą musimy wykończyć panelami. No i co? Później już czysta tylko wykończeniówka, jakieś listwy, żyrandole, karnisze, gniazdka, baterie, no i oczywiście meble. Fugi, jak i same płytki mamy wyczyszczone. Pozostało nam, aby zakończyć ten komin, pozostało nam wkleić ostatnią praktycznie płytkę i docinkę nad nią. Jak wspominałem wcześniej, aby wiedzieć, mieć pewność, że to wszystko będzie pasować, kupiłem rozetę i za chwilę ją dopasujemy. I chwila prawdy. Wszystko pasuje super. Ona co prawda nie dochodzi, bo klin ją trzyma, ublokował. Natomiast jak widzicie, to wszystko jeszcze z pewnym luzem i zapasem na ewentualne ustawienie. To wszystko świetnie pasuje, dlatego kleimy płytkę, a samą rozetę już pozostawimy na sam koniec. Podczas montażu, na pewno po fugowaniu, podczas montażu rury wydechowej wkleimy na, nie wiem jeszcze, pewnie na jakimś kleju montażowym, wkleimy tą rozetę już na stałe. Remont tego mieszkania już jest chyba na takim etapie, że praktycznie każde popołudnie, a powiedziałbym nawet więcej, każda godzina mojej tutaj pracy jest bardzo widoczna.
Dzisiaj zakończyłem pracę w końcu przy kominie. Naprawdę cieszy mnie, ponieważ jest to pewne zwieńczenie, zakończenie tutaj tych prac. Oczywiście pozostało jeszcze wykleić pas dolny tych płytek, ale to, jak pamiętacie z poprzednich filmów, musimy zrobić dopiero po ułożeniu płytek na posadzce. Taka kolejność, nie inna niestety. Folia z wanny usunięta z tego względu, że fragmenty tej folii, tego zabezpieczenia fabrycznego już były poniszczone, gdzie niegdzie brakowało tej folii, więc bez sensu liczyć na takie zabezpieczenie postanowiłem zerwać folię i podczas tutaj prac przy fugowaniu, przy czyszczeniu fug, jak i przy jeszcze malowaniu sufitu zabezpieczymy tą wannę oczywiście. Rurka gazowa do pomalowania, pomalujemy ją na razie na brązowo, ale jak wiecie, pamiętacie, również z filmów poprzednich było o tym mówione, prawdopodobnie ta rura będzie zabudowana takim celownikiem wygiętym z blachy aluminiowej, może nierdzewnej. Zobaczymy. Śmiejecie się trochę, że ta rura tak została. Oczywiście tutaj będzie szedł piecyk, także praktycznie większa część tej rury będzie kompletnie niewidoczna, ale no, nie było innej możliwości. Ona musi być w jakiś sposób widoczny oraz przede wszystkim nie zabudowany szczelnie. Także nie możemy tu zrobić zabudowy jakiejś z kartą gipsu, ewentualnie mogłaby być ta zabudowa, ale jakieś otwory wentylacyjne, żeby to nie było szczelnie zabudowane. Takie są przepisy, takie są wymogi, przynajmniej mojej lokalnej spółdzielni i tego się trzymam, aby to mieszkanie przeszło jakikolwiek potem odbiór, więc muszę tych wytycznych spółdzielni się trzymać i do tego się muszę dostosować. Oczywiście to okno również jeszcze będzie wykończone kątownikiem aluminiowym. Już pewne przymiarki poczyniłem. Będzie to naprawdę wyglądało bardzo fajnie. Cóż, ja chyba już się z wami będę żegnał. Tradycyjnie łapka w górę i komentarz pod filmem. Ja z wami się już żegnam. Do zobaczenia. Cześć!